Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk prezentują projekt Badania nieinwazyjne wczesnośredniowiecznego grodu w Tarnawie Rzepińskiej w województwie lubuskim, zrealizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ochrona Zabytków Archeologicznych. Znajdujemy się na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Tarnawie Rzepińskiej. To jest zachodnia część województwa lubuskiego, niedaleko Rzepina, blisko granicy z Niemcami. Pięknie położone stanowisko, można powiedzieć, z okresu plemiennego, czyli z IX wieku. Tutaj na stanowisku prowadziliśmy badania nieinwazyjne, których celem była ustalenie struktury zabudowy grodu, rozpoznanie konstrukcji. Prowadziliśmy także badania dotyczące rekonstrukcji pierwotnego środowiska. Grodzisko w Tarnawie Rzepińskiej jest wyjątkowe w skali tak naprawdę województwa lubuskiego, ponieważ jest to największe grodzisko z tego okresu na tym terenie. Zajmuje powierzchnię ponad 2 hektarów, prawie 2,5 hektara. Jest to grodzisko wieloczłonowe, założone tutaj 3 gród i dodatkowo 2 człony od strony zachodniej. Stanowisko jest pięknie położone, ponieważ zajmuje teren z natury obronny. Jest to grodzisko wysoczyznowe, położone na cyplu wyniesienia. Dookoła grodu, zarówno po stronie południowej, jak i po północnej, znajdują się rozlewiska rzeczki Ilanki. Jest to teren mocno zabagniony, także jest, można powiedzieć, w takim miejscu naturalnie obronnym, trudno dostępnym. Położenie ponad 1000-letniego grodziska w Tarnawie Rzepińskiej było znane historykom już przed II wojną światową. Pomimo to pozostaje ono nadal w dużej mierze nieprzebadane. Stanowisko jest znane już dosyć długo, ponieważ już w okresie przedwojennym archeolodzy wiedzieli, że tutaj ten gród się znajduje. Wspominał o nim m.in. Władysław Kowalenko w swojej publikacji dotyczącej osadnictwa grodowego Wielkopolski. Natomiast na stanowisku tak naprawdę nie było prowadzonych badań wykopaliskowych aż do lat 60., kiedy to tutaj w niewielkie sondaże jeden niewielki wykop założył Edward Dąbrowski, archeolog z Zielonej Góry, później pracownik Muzeum Archeologicznego w Świdnicy koło Zielonej Góry. No i te badania, które były prowadzone wówczas, dostarczyły znalezisk, na podstawie których to stanowisko można datować na ten okres IX wieku. Niemniej jednak to były tylko badania wykopaliskowe o niewielkim zakresie i poza tym, że odkryto zespół naczyń, fragmentów naczyń liczących kilkaset egzemplarzy, no to nic więcej na temat tego stanowiska nie wiemy. Dlatego te badania, które robiliśmy w tym roku, no miały na celu uzyskanie większej ilości informacji na temat tego stanowiska. W projekt zaangażowany był multidyscyplinarny zespół naukowców, w którego skład oprócz archeologów weszli m.in. geodeci, geofizycy, palinolodzy, geolodzy i biolodzy. Badania nieinwazyjne, które były prowadzone na stanowisku, obejmowały zarówno te związane z rekonstrukcją środowiska przyrodniczego, jak i te takie stricte archeologiczne, powiedzmy, które mają odpowiedzieć archeologom na liczne pytania. Te badania dotyczące rekonstrukcji środowiska to była palinologia przede wszystkim, czyli to jest metoda, która pozwala określać dawną roślinność tego terenu. Czyli pobieramy rdzeń z torfowiska o nienaruszonej strukturze i w laboratorium poszczególne poziomy tych próbek. Próbki są obserwowane pod mikroskopem, później są datowane i na tej podstawie są zliczane te pyłki i na tej podstawie jesteśmy w stanie powiedzieć, że w danym okresie jakie było zadrzewienie, jaka tutaj występowała roślinność. Natomiast badania nieinwazyjne, geofizyczne, zastosowaliśmy 3 metody. To była metoda magnetyczna, elektroporowa i georadarowa. To są, można powiedzieć, metody komplementarne, czyli one się uzupełniają i każda pokazuje mniej więcej, każda pokazuje co innego, co znajduje się pod ziemią. Dlatego to jest dosyć istotne, żeby zastosować te 3 metody, no bo na podstawie każdej uzyskujemy odpowiedź na jakieś inne nurtujące nas pytanie. Badania geofizyczne prowadzili Tomasz Herbich,
i Robert Rędzewicz z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, a próbki palinologiczne analizowała profesor Krystyna Milecka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz badań tych nieinwazyjnych, geofizycznych, były prowadzone także, można powiedzieć, obserwacje stanowiska z góry. Określane jest to jako teledetekcja. Robiliśmy zdjęcia lotnicze z drona i było też, tutaj dysponujemy z skaningiem laserowym tego terenu. Można powiedzieć, skaning laserowy to jest takie bardzo dokładne uzyskanie mapy, numerycznej mapy terenu, z bardzo dokładnym pomiarem geodezyjnym. To jest dokładności rzędu 4 punktów na metr kwadratowy, czyli jesteśmy w stanie zaobserwować ukształtowanie tego terenu, jak układają się wały, gdzie znajdują się bramy. Nawet jesteśmy w stanie zlokalizować stare wykopy z lat 60. na podstawie tej metody. Mimo że grodzisko w Tarnawie dorównuje rozmiarem dużym grodom piastowskim, takim jak Gniezno czy Poznań, nadal pozostaje tajemnicą, kto i kiedy je zbudował oraz zamieszkiwał. Ciężko jest powiedzieć tak naprawdę, ile osób mogło mieszkać, bo musielibyśmy poznać wewnętrzną zabudowę tego grodu, ale patrząc na wysiłek, jaki został włożony w budowę tego założenia, no, można powiedzieć, że wybudowała go społeczność dosyć mocno już zorganizowana. Myślę, że też odpowiednio zarządzana, bo to musiało być już naprawdę inwestycja, no, można powiedzieć, bardzo dobrze logistycznie opracowana. Myślę, że na tym grodzie no, mogło mieszkać kilkadziesiąt osób, jeśli w szczytowym tutaj okresie rozwoju tego miejsca. Ale tak naprawdę też nie wiemy, czy te poszczególne człony tego grodu są jednoczasowe, czy są wieloczasowe, tak? I czy on na przykład nie ekspandował, nie rozwijał się i wtedy no, ta liczba tych osób mogła w różnym okresie być różna. Ponowna analiza dawnych prac wykopaliskowych oraz nowo przeprowadzone badania nieinwazyjne powiększyły naszą wiedzę o grodzisku w Tarnawie. Wciąż jednak wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Badania, które były realizowane w tym roku, można powiedzieć, że to jest takie preludium do szerzej zakrojonych prac, ponieważ no, to były takie badania wstępne, które są niezbędne do dalszych badań naukowych. Niewątpliwie tutaj bardzo istotna byłaby kontynuacja badań elektroporowych, ponieważ jest to metoda, która się najlepiej sprawdziła na tym stanowisku, ze względu m.in. na trudność tego terenu, ale też no, wyniki tych badań elektrooporowych były najbardziej obiecujące. Warto też by było przeprowadzić niewielkie badania weryfikacyjne, wykopaliskowe, które ustaliłyby moment budowy grodu, bo to jest dosyć istotne zagadnienie, ale też niezmiernie ważne jest ustalenie momentu, kiedy ten gród przestał funkcjonować i dlaczego. Dlaczego tak wielkie założenie po prostu przestało, no, upadło i nie przekształciło się w jakiś liczący się ośrodek, na przykład miejski, tak?